Witajcie na nowej serii akwarelowej Akwaszorcie. Tutaj będę prezentował takie szybkie szkice, które można wykonać w ciągu mniej więcej pół godziny 40 minut. Na początek będziemy malowali taki zachód słońca nad morzem, plaża. Kolory tu widzicie po lewej stronie. Mamy fiolet, sepię, sienę paloną, sienę naturalną, czerwień karminową. No słuchajcie, zaczynamy to malować od szkicu podrysu. Musimy zaznaczyć linię horyzontu. Najlepiej jest to zrobić akwarelą, nie jest to zbyt trudne. Też oprócz tego zaznaczamy jakieś tam linie związane z układem fal na plaży, na piasku. Malujemy to sieną naturalną bądź paloną. Teraz przygotujemy się do malowania jakby światła. Trochę tak nietypowo, ponieważ w kolorze, oj, to światło mamy po środku pracy, to jest nasze słońce, tam zostawiamy biel, no i rozmywamy to światło u dołu. Przy okazji jakby tworzymy pierwszą płaszczyznę tego piasku najjaśniej oświetlonego. Malujemy na mokro z dużą ilością wody, dużym pędzlem. Duża plama, duży pędzel, mała plama, mały pędzel. Refleksy słońca wprowadzamy jako taka woda, taki grzybek na już prawie wyschniętej plamie. Tu przypominam, jest to akwaszort, więc jakby szczegóły nie są dla nas istotne. Najważniejsze są jakby kontrasty, kolory. W pewnej fazie będziemy malować już tak jakby właściwe niebo. Na razie jeszcze tego nie widzicie, ale to wkrótce się wyjaśni, o co chodzi. To jest kolejna warstwa, malujemy już ją na suchym papierze. Tu kolory to jest przede wszystkim sepia, troszeczkę czerwieni karminowej, czyli takie bordo. No i rozmywamy u dołu wodą, tak żeby u dołu nie było sztywnej granicy. To jest ważne. Za chwilę będziemy malować chmury, takie ciemne cienie od chmur, i za chwilę się wyjaśni jakby co się zadziało na początku. Widzicie, te ciemne chmury to jest fiolet i sepia. Teraz mniejszym pędzlem robimy te mniejsze cienie od chmur. Tutaj trochę kolor się zmienia na sienę paloną. Już myślę, powoli chyba widzicie, na czym polega to światło, które budujemy. Te cienie na chmurach, ważne jest, że to nie jest jednolity kolor. To jest fiolet, który przechodzi w sepię, potem sienę paloną. To jest istotne, bo inaczej byśmy zyskali grafikę. No, teraz będziemy malowali najciemniejsze chmury, te, które są bezpośrednio przy słońcu. To głównie tak samo fiolet i sepia. Rozmywałem po bokach, najmocniejszy kontrast po środku. Dodajemy trochę mniejszych chmur. I teraz będziemy za chwilkę te chmury rozmywać. Tak, będziemy je rozmywać właśnie kolorem bordowym aż do horyzontu. Drobne poprawki. Jak te puste plamy, puszczamy jeszcze kolor sienę paloną. No i za chwilę zajmiemy się już dołem pracy, czyli naszą plażą.
zaczynamy od takiego też miksu fioletu z sepią. Stopniowo przechodzimy do samej sepi. Tutaj cieńszym pędzlem właśnie malujemy takie cienie od płaszczyzn wody, które się układają na piasku. Część z nich próbujemy jeszcze zrobić na plamie, która jest jeszcze mokra, czyli malowanie mokre na mokre. To dość zaawansowana technika jak na szkic. Ale raczej w szkicu akwarelowym staramy się używać jak najprostszych technik. Też niekoniecznie musimy malować na papierze akwarelowym. Ja na przykład tutaj maluję na papierze do multitechnik. No, żeby nie był to papier cienki, tak przynajmniej 150-180 gramów. Na dole wykonałem takie cienie techniką suchego pędzla. Takie można, dzięki temu takie smugi, takie można zrobić zatarcia. To trzeba uważać, ponieważ to potem ciężko jest poprawić, jeśli pójdzie zbyt ciemny kolor. No i teraz podbijam jeszcze niektóre cienie na tej płaszczyźnie wody. I w zasadzie mamy już szkic skończony. Dziękuję Wam bardzo.